Nagrywa się? Trzeba fryzurę ułożyć i możemy zaczynać. Drodzy panowie i panie, dzisiaj będziemy mieli trening akrobatyki połączony z ćwiczeniami gimnastycznymi. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dążymy do tego, żebyście państwo zrobili swoje wymarzone salto i dobrze potrenowali i rozciągnęli się. Teraz zaczniemy od przewrotów do przodu oraz do tyłu. Głównie to jest podstawa w ogóle jakiejkolwiek akrobatyki, jaką będziemy zaczynać dzisiaj, jaką będziemy robić. Na każdych zajęciach, nie tylko sportowych, ale również czy gimnastycznych, czy również w WF-ach uczą przewrotów do przodu, do tyłu. Tutaj również zaczniemy naszą, że tak powiem, rozgrzewkę i akrobatykę od tych oto przewrotów. Najważniejsze to jest, aby ręce nam korygowały każdą postawę, czy w czasie lotu oraz do tyłu. Gdy robimy przewroty do tyłu, aby umieścić ręce przy głowie, żeby łatwiej było się wypchnąć w czasie przewrotu. I mocny, zamaszysty ruch nogami do tyłu, z przysiadu oczywiście. No i do przodu też zaczynamy z przysiadu, aby było bezpieczniej nie upaść mocnym dzwonem. I również ręce tutaj trzymamy przy macie, na macie, jak padamy, żeby wszystko było w odpowiednim tempie. Przed chwilą wykonywaliśmy ćwiczenie tak zwane pady judowe. Potrzebne do sportów walki, w czasie wykonywania rzutów uczy, jak zachowywać się ma nasze ciało. W kontekście akrobatycznym i dla człowieka, który chce się po prostu nauczyć, jest to angażowanie dużej części naszego ciała, ponieważ musimy zachować się w innym trakcie, w innym locie niż normalnie, gdy robiliśmy przewrót do przodu, ponieważ jesteśmy skręceni i nasze ciało musi inaczej się zachować. Uczy też odruchów różnych. To akurat przydało mi się, gdy się wywracałem na rowerze, więc przydatne, bardzo przydatne. Stójka na rękach, po stójce na rękach przewrót do przodu. Kombinacja dość trudna, ponieważ próbujemy utrzymać się te kilka sekund na stójce na rękach, żeby zacząć wspinać nasze ciało do różnych akrobacji oraz do ćwiczeń gimnastycznych. Więc zaczynamy. Przy tej akrobacji, przy tym skomponowaniu ćwiczeń trzeba mocno wspinać brzuch, wyciągać nogi do góry, aby nasze ciało było w pionowej pozycji i moglibyśmy utrzymać równowagę. A w razie oczywiście, jak robimy przewrót do przodu, żeby nie upadać na głowę, bo Państwo już jesteście nauczeni z pierwszych ćwiczeń, jakie były przewroty do przodu i do tyłu, żeby chować kark, żeby po prostu nie spadać i nie zrobić gwoździa tak zwanego. Teraz utrudniamy oczywiście, bo nie może być za łatwo. Zaczniemy od wychwytów z karku, z głowy, potem z rąk. Dla tych, co już chcą sobie bardzo utrudnić i będą w pełni opanowali poprzednie elementy. Zaczniemy od tak zwanej sprężynki z karku, aby potem przejść do sprężynki z przewrotu. Więc trochę skomplikowane, ale mam nadzieję, że dacie radę. Trudniej z samej głowy, a potem z rąk. I wisienka na torcie. Przy tym dynamicznym doświadczeniu, nawet bardzo dynamicznym, staramy się nauczyć tego wybicia, tej prędkości, aby potem nabierać jej do salt i do różnych akrobacji, które potem będziemy wykonywać. Przy wychwycie z rąk musimy utrzymać dobry rozpęd i oczywiście proporcje do tego, żeby się rozpędzić i nie walnąć głową w matę. Oczywiście odpowiednie wyhamowanie, to już idzie wyćwiczyć w czasie treningu z odpowiednią osobą, ale głównie bazujemy tu na rozpędzie i dynamice oraz silnych ramionach,
Ćwiczenia, które można polecić do tego, są oczywiście pompeczki z klaśnięciem oraz stanie na głowie i spuszczanie nóg do maty, obojętnie do podłogi, jak tam wolicie. Tak to mniej więcej wygląda. Wtedy głównie oczywiście nasz balans i panujemy nad swoim ciałem. Daje nam to pewną świadomość naszego ciała na temat takiego ruchu, jak właśnie wybicie nóg do przodu w czasie tego wychwytu. I oczywiście wzmacnia nam tutaj całe mięśnie, tutaj korpus, ponieważ trzeba utrzymać jednak tę równowagę. Wyrzucałeś. Przepraszam bardzo, proszę odejść. Tu się pracuje. Zaczynamy. Jesteśmy już prawie przy końcówce naszego treningu. Tym razem będziemy oczywiście robić mosty. Oczywiście, nie jest to takie oczywiste. Ale dla nas jest to oczywiste, że musimy mieć luźny kręgosłup. W pewnym sensie luźny, żeby był gibkość zachowana przy różnych typów wybiciach do fiflaków i salt. Musimy mieć tą dynamikę, ponieważ no, nie da się ukryć, że dużo ludzi poprzez pracę siedzącą zrobi tak i już tak zostają na tydzień na przykład. Więc musimy przy mocnej mobilizacji naszego kręgosłupa, wtedy możemy wykonywać te ćwiczenia. Oczywiście to jest już nasz ostateczny proces, jaki możemy wykonać. A jeżeli się boimy w domu samemu, czy oczywiście na treningach na odpowiedniej sali, możemy poprosić drugą osobę, aby trzymała nas jedną ręką, miała nogę przy naszych nogach i po prostu nie bać się, to jest najważniejsze, nie bać się, bo ta druga osoba musi mieć na niej zaufanie. Po prostu robimy z jedną ręką do tyłu, odginamy się, aby się nie bać i móc zrobić to samodzielnie potem. Jeżeli ktoś wcześniej nie wykonywał mostu z góry, oczywiście strach zwycięża w tym momencie, można zacząć gibkość trenować w pozycji parterowej, tak jak przed chwilą było pokazane na filmiku. Nie bać się, to jest najważniejsze. Ręce dajemy przy głowie, mocne wypchnięcie, żeby zrobić ten mostek, tę całą gibkość zacząć nabywać przy tych ćwiczeniach. 3 serie po 5, 10, jak tam Państwo zaczynacie, aby nabrać pewności siebie, że da się, po prostu, że się da. Do tego wszystkiego przydatny jest mocny kark, silne mięśnie karku, bo jednak utrzymujemy nasze ciało na głowie i przy tym wychwytach czy stójce na głowie. Najprościej i najprostsze ćwiczenie, jakie możemy zacząć, żeby zacząć mieć silne mięśnie karku, to przytakiwać po prostu, co prawda należąco i czasem powiedzieć nie. Jak jesteśmy już tak zaawansowani, 30 razy, 3 serie na brzuchu, na plecach. Powinna to być dobra rozgrzewka i dobre ćwiczenie, takie startujące i wzmacniające nasze karki. I tak na zakończenie chciałem powiedzieć parę słów. Bardzo dziękuję firmie Joyday Probiotic za to, że wspierają mnie ciągle w mojej karierze. A na zakończenie samego filmiku powiedzieć Wam chciałem, że bardzo dziękuję, że oglądacie kanał. Ćwiczenia, które pokazałem, są i trudne, i oczywiście dla tych początkujących, którzy chcą zacząć swoją przygodę z gimnastyką, z jakąkolwiek akrobatyką.
mogą to wykonać, jeżeli chcą. Zapraszam na treningi dzieci oraz Państwa, którzy oglądacie ten program. Na treningi, żebyście poczuli, że możecie, że tu każdy Wam pomoże. Sami siebie musicie przekonać, że możecie. Do gimnastyki, do każdego ruchu, jaki jest, zachęcam bardzo gorąco. I bardzo Państwa zapraszam do śledzenia kanału, ponieważ nowy filmik będzie już niedługo na stronie. Nie wiem, co to będzie, nikt tego nie wie, więc zobaczymy.